Dobra, zaczyna się gorąco robić, a ja lecę. Ja lecę tam, gdzie jest bardzo gorąco. I w dodatku hotel bez klimy. Nie wiem, jak ja to wytrzymam. I nie ma okna, które się otwiera. Hotel Ameryka w Camagüey. Dobra, blisko, więc zaczynamy następny vlog. Jak zwykle spóźniony. Próbuję się pakować. Jeszcze 10 minut i robię odlot z tego raju. Zdrówko. Wyskoczył mi jakiś taki ten, kurczę, ludziska. Aż to dwa, już miesiąc takie coś mam. Nie wiem, jakieś zakażenie mi wysłało, ten wysłał. Skoczyło, antybiotyki brałem. I to niby tam niby wyszło, ale to będzie przynajmniej piątek, żeby nie nagrywać mojego ryja, nie, bo to jest ludziska. No. Jak ja wyglądam z tym? Już to jest tragedia, tak? Dobra, kij z tym. Możemy jej mieć. Dobra, z mamą sobie zdjęcie zrobimy. Żyje od kwiaty. No dobra, brzydki dzień dzisiaj. Więc browce będą siekane w toalecie. Rodzice odwieźli, fajnie, dziękuję bardzo. Czyli zaczynamy. A co tutaj? O, na strajku, no tak, tak. No, engineers no flights, o tam, moi rodzice pojechali. A tu strajk WestJeta, no dobra, strajk, dobrze, że nie mój, Transat. Dobra, ludziska, lecimy. Idę oddać bagaż. Jak to będzie wyglądało? Kurde, już któryś raz trzeba jakieś bagaże, cholera. Czekajcie, I agree, dobra, kij z tym. Enter confirmation, dobra, ludziska, muszę skończyć, bo muszę skanować. Kurde, jakieś nowe mają te. Czyli nie można tylko pójść bezpośrednio, tylko trzeba jakieś zrobić, skanować paszport. Dobra, ludzie, zaraz napiszę. Chociaż raz zadziałało, bo zawsze jakieś problemy mam. No dobra, zadziałało, idziemy oddać bagaż. Idę ja, bo jestem sam. I potem do kibla dopić dwa piwa. Ale szybko poszło, ludzie, nie ma nikogo? Nie ma nikogo w tym. Nie, nie rozumiem. Ostatnie dwie podróże, Sunwing. Ale wiecie co, bo ja zawsze jak do Europy lecę, na ludziska to jest 1000 ludzi, tak? Nie wiem, na te jak. Ale kiedyś jak na Kubę jeździłem, też 1000 ludzi. Nie wiem, czemu jakoś ostatnio to bardzo szybko idzie. No dobra. Idziemy dokończyć browce. No dobra, ludziska, jestem w raju. Nie ma to jak nie wiem. Ja nigdy nie rozumiem. Nikt tu nie wchodzi do tych toalet. Ja nie mówię, że ludzie, przynajmniej zabieram toalety inwalidzie, o kurde, jakieś włosy. Ludzie, dajcie spokój. 1000 włosów, ja za włosy nie płacę. Zdrówko, szefuniu. Za dobrą podróż. Nie możemy jej mieć, tak? Dobra. Słuchajcie, więc tak, co tu się dzieje? Robimy oblot kabiny. Drzwi są, tu się drzwi zamyka, tutaj macie na kurtki. Klimatyzacja jest. Naciskasz to, inwalida przychodzi ci pomagać. Nie wiem, ja nigdy nie rozumiem, dlaczego inwalida ma ci przyjść. No ale bo chodzi tutaj, żeby dawać ludziom pracę. Więc oni inwalidów zatrudniają, żeby przyszli ci pomóc, jak masz problem, tak? Papier jest. Tutaj skryta kamera jakby, co? Tutaj jak to naciśniesz, to jest ludziska, to tego nikt nie wie. Jak masz abonament, tu naciskasz emergency. Emergency też jest w momencie, musisz, masz taką chcicę, że nie wytrzymasz. Robisz ten, no, ciągniesz sznureczek i kobieta przychodzi, robi co chcesz, tak? Ale to trzeba mieć abonament, to nie jest za darmo, nie? Kamera następna, tutaj dużo kamer jest. Tutaj w tym to są te. Jakbyś chciał narkotyki, jest abonament tak samo. Patrzcie, tutaj pisze, że jak ręką przejedziesz, to ci otwiera się klapa, wrota i
I masz tutaj do wyboru koloru, masz kokainę, heroinę, fentanyl, trawki tu nie dają, bo nie można palić na lotnisku. Wszystko, co możesz wciągnąć albo do żyli dać, nie? Słuchajcie, tutaj są drzwi, jak ta już, jak tutaj zadzwonisz do kobiety, tu są drzwi i tam macie prywatny pokój. Zazwyczaj dają 15-30 minut robić to, co chcesz, tak? Co tutaj? Tu są głośniki na muzykę. Tutaj jest jakaś następna klima. Tutaj lustro, żeby się, wiecie, tak się ładnie zrobić. Tak. Tutaj to jest telewizor. Jak naciskasz na to, wychodzi ci ekran z góry albo z dołu. Jak masz abonament, to ci wchodzi z góry. Jak nie masz abonamentu, ludzie, no co się ze mną dzieje? Nie masz abonamentu. Czy ja mogę przestać? Nie masz abonamentu. Masz tylko telewizję na dole. Ja, ludzie, nie mam abonamentu do takich rzeczy, bo ja nie chcę płacić ekstra za jakieś głupoty takie na lotnisku, tak? Że co, jakaś kobieta mi przyjdzie, a wiecie, ten abonament to jest 150 dolarów za każdą podróż. No ludzie, co 150 dolarów bym płacił za głupoty? Nie. Tutaj jest ten suszenie włosów, bo tutaj macie prysznic, jakbyście... Tutaj jak jesteś z kobietą, masz prysznic, tutaj możesz sobie włosy wysuszyć. Tutaj, tu zazwyczaj to jest... Wyciągasz to łóżko, tak? Bo czasami na przykład ludzie, samotni ojcowie podróżują z dziećmi, tutaj kładziesz dziecko, to masz misia, masz pieska, masz takie różne rzeczy, że dziecko samo się nie nudzi, kiedy ty jesteś z kobietą tutaj w środku. Co tu jeszcze dać? Tutaj akurat, o ludziska, pomyliłem się, patrzcie, tutaj są narkotyki, które możesz wciągnąć, tak? Wciągnąć, wchrzanić. Tutaj są narkotyki, ale to abonament trzeba mieć za to. Tutaj jak dożylnie chcesz sobie wchrzanić heroinę, kokainę albo fentanyl na przykład. Nie wiem, fentanyl, jak po polsku jest fentanyl? Fentanyl, tak? Tak, dobra, ale wiecie co? Ja na przykład, gdybym ja na przykład miał abonament, to bym wolał tutaj wziąć te sobie wchrzanić, no nie wiem, wciągnąć sobie kokainę i ten... Tylko ludzie, no 150 dolarów to zdrowo, tak? Ale tu wiecie co chodzi, nie? No dobra, tutaj, co to jest? Nigdy nie wiedziałem, o co chodzi z tym. Czekaj, co tu pisze? No proszę, ty, aha, okej, okay, czyli to ci daje... Chustki takie są te, patrzcie, to nawet kamery są jakby co. Bo tu wszędzie ludzie kamery, to jest taki czas, że wszędzie są kamery, więc cokolwiek robisz, kamery ci nagrywają. Tutaj jak na przykład, czy se wchrzanisz... fentanyl, czy wchrzanisz sobie kokainę, czy coś, tutaj dają ci takie mokre chustki, żeby sobie wytrzeć nos, żeby ci kokaina nie leciała po nosie, albo na przykład dożylnie, żeby na przykład krew wytrzeć twoją i tu masz papier, żeby wyrzucić do tego, nie? Tutaj jest godzina 10.29. 10.29 to jest jak masz abonament. To tutaj o 10.29 zawsze zmienia się szyfta kobiet, które tam są w środku, tak? Ale ludziska, zanim powiem, tutaj na przykład tak, bo tu na przykład naciskasz, tak? Tu jak masz abonament, naciskasz na to, czerwone światełko, to znaczy, że jeżeli ty chcesz mężczyznę, bo są mężczyźni, którzy chcą mężczyźni, albo transwestytę, albo transseksualistę, każdy ma swój kolor. Pomarańczowy to jest transseksualista, czerwony to jest mężczyzna, niebieski bodajże, co to było niebieskie? Niebieskie to było chyba mężczyzna, który jest przebrany tylko za kobietę. A jak jest kolor zielony, to jest kobieta. Ona będzie na prawie mi teraz gadać. Ale te włosy mi rozgrywają. Naprawdę? Będziemy teraz tego słuchali? Naprawdę? Naprawdę? Dobra ludzie, robimy wypad z tego raju. Polska gola, Lewandowski. Ludzie, nie bądźmy małostkowi, tak? Trzeba to tego Browca wypić, ostatniego. Bo nie pozwolili mi w kiblu wypić, wiecie czemu? Bo tam klient, który płaci, niestety, są drzwi, które otwierają ci drzwi. Jak nie płacisz abonamentu, to ci nie pozwalają tam być, więc gostek chciał z kobietą być albo z gostkiem, więc mnie wyrzucili stamtąd, tak? No dobra, ludziska. Nie bądźmy małostkowi.
dopijmy tego browca ostatniego i lecimy na granicę, tak? No dobra, zróbko, co, no hej. Kurde. Nie ma to jak się oblać, co? W tych Samsungach ludziska ta kamera tak siada, znaczy nie kamera. Siadają te... siada tak szybko bateria, że ty już 80% jeszcze mam. Dobijamy i robimy wypad z tego. Kto by pomyślał? Paczka kokainy przeszła. Ale jaja. Nigdy tego on nie pomyślał, tej kokaina przeszła. Kokaina przeszła, ale jaja. Wszystko przeszło. Dobra. Teraz gdzie jest ten Air Transat? Pierdnie, czekaj. Kaju, kuku. O 12.20, a która jest godzina? O ty, to mam tylko pół godziny, żeby się naprzydęgolić. 68. Kurde, tylko pół godziny, żeby się nawalić? Ludziska, nie no, to jest tragedia. Pół godziny, żeby się nawalić. Za mało. Za mało. Ale dobra, idziemy bliżej. Kurde, pół godziny, żeby się nawalić. Nie podoba mi się. Ostatnio tutaj browce piłem, ale to były inne linie lotnicze. O, kompletnie na końcu. Ciekawe, czy tam jakiś bar będzie. Czy nie? 68. Air Transat, takie tanie linie. Musiałem czapkę założyć, żeby ta czapka mi ucieka z tego, z bagażu. Więc ile więcej rzeczy mogę na sobie mieć, tym bardziej mniej kurde muszę się uderzać. Możesz na bagaż, tak? No dobra, ludziska, więc tak, wakacje, zróbku wasze. Zdrówko. Bo jest pompa i fajna jeszcze. Wakacje. Czyli życie na Kubie, miesiąc. Praktycznie do żadnych resortów nie jadę. Jadę. Plan jest po prostu w mieście. Cały czas w mieście się jeździ. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Będzie cały czas w mieście, gdzie się działo. Pierwsze kilka dni mam hotel w ogóle bez kliny, więc nie wiem, może z tego jakoś przeżyję, tak? Ktoś tam się okna otwiera. Więc nie wiem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie? Pompa na Kubę. Na Kubę. Życie na Kubie. Miesiąc. Typowy, jak typowy Kubańczyk. 32, 33, 34 stopnie bez klimy, ale będzie fajnie. Dobra, ludziska, trzeba dopić to piwo. Zaczynamy wchodzić. Ludzie się rzucili na kolejkę. No dobra, trzeba być z tego jak. Uwaga, będzie to dla Kuba. No dobra, bydło czeka. Ja piję. Koks. Koks jest. Ludzie, nie wierzę, że koks przeszedł. Ciekawe, czy na Kubie mnie zamkną za to. Mam nadzieję, że nie. Bo do końca życia będę siedział. No dobra, lecimy. Niby trzeźwy jestem. Ale dość dużo wypiłem. Wiecie, jak ja uwielbiam latać, tak? O kurde, tyle to już ludzi. To. Co się spieszy? South Carolina, coś to są. Coś w tym stylu. Dobra, ludziska.
nie bądźmy mało skromni. Dobra, nie bądźmy małostkowi. Jedno skończone. Trzeba drugie zacząć. Jeszcze półtorej godziny do lotu. Rekordowy czas. 5. Może być 6. Tak. Skończyłem czy nie skończyłem? Te ludzie najebane, tak? Cześć, co, 7 nie pasuje?
Jak to się dobrze? No sobie dobrze. Trzyma się, tak? Czy co, wygrałem, czy nie wygrałem? Zobaczyć. 3-21. Nawalony, sudoku zrobiłem, tak? Czy nie? Kontynuuj. Ale czemu? Musisz... Czyli skończyłem, tak? No 3-21 zatrzymało się. No tak, no. Mistrz jestem. 3-21. Potraficie tak napieprzony 10 piw w ciele i sudoku zrobić? Na środku chyba jest najlepiej. Czy jesteśmy? Bateria wyczerpana. 20% ludziska. Samsung, Tymiata. Zaczynamy upały. Bateria mi się wyczerpała, więc nie wiem, czy coś będę mógł nagrać. Jardines del Rey. Ty, ja jeszcze muszę wypełnić tą, kurde. Kurde, wizę. Cholera jasna, dobra, bym musiał. Jezu, jak ja pomyślę, że będę bez kimy przez miesiąc, ale dobra, pompa pada czad. Kuba. No dobra. Muszę ładowarki wziąć. Zacząć ładować telefon. O, czekajcie. Gdzieś tam moje bagaże są. Ty, kibel na kubie. Po raz pierwszy papier jest, ale jaja. Możesz mnie mieć. 2, 3. Zaczynamy być spoceni jak świnia na kubie przez następne 28 minut. 1, 2, 3, już zaczęte. Jakieś piwo trzeba kupić na drogę. Haronu. Czyli u koleżanki jesteśmy. Żeby spuścić wodę, trzeba nabrać wody na chwilę. Dopiero chyba kilka się odbywa. Tak to działa. Już na Kubie. Hotel Ameryka. Tam, gdzie rok temu nagrywałem. Kubańczyk z Miami. Ludziska na Kubie, pierwszy dzień. Dobra, idziemy do klubu. Dzisiaj jest sobota. Kanada zremisowała w Chile, czyli Kanada dalej idzie w Copa America. Chile jedzie do domu.
my idziemy do klubu. My idziemy do klubu naprzeciwko. Chciałbym zagrać na mnie. Vamos a ver el robot. El robot ya terminó. El robot se fue. Pero tuve charita que había mucho aquí. Pero yo pensé que iba a estar lleno, pero no hay nadie. Pero sábado pensé que va a estar lleno, ¿no? Myślałem, że w sobotę będzie więcej ludzi, a to jednak cisza, spokój. Zajebisty bar. Znaczy spoko. Ty, ale sobota jest, nie? Tu jest bar, tak. Tutaj na dole jest bardziej taka restauracja jakby. Wcześniej ty. Tu zmienili. Nie wiem, czy pamiętacie rok temu, jak tu byłem, basen był. Oni ten basen wyciągnęli, wyrzucili. Szkoda, bo basen jednak dodawał uroku, tak? No mówię, rok temu tu byłem, nie? Nagrywałem to. Fajne miejsce, tylko mówię, sobota myślałem, bo to jest taka dyskoteka ala dyskoteka, tak? Ale ludzie, nie ma nikogo, więc wow. Tu na Kubie to tak chodzi, że jest miejsce, które zajebiście działa, a potem nagle przestaje, więc tu jest takie miejsce, które jest naprzeciwko naszego hotelu, ale po prostu usiadło, tak? Na sobotę nie ma nikogo, tak? No dobra, ludziska. Pierwszy dzień oficjalny na Kubie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ja już to pokazywałem w tamtych innych filmikach, bo to już drugi raz jestem w tym hotelu, tak? Czekajcie, to co ze mną myję i za chwilę robimy obchód pokoju. Słuchajcie, więc jak wygląda pokój?
Słuchajcie, no to trochę tak moje rzeczy rozwalone, wiadomo, nie? Słuchajcie, no. Ja już to nagrywałem, tak? Więc tak, jest jedno łóżko jakby co? Są dwa łóżka, tak? No dobra, ja to używam jako takie, wiecie, żeby rzeczy swoje kłaść, tak? Łóżko jest jedno, spoko. Ludziska, co jestem zdziwiony, klima, miało nie być klimy, a dali jednak mi z klimą, więc to ulga, że chociaż na jakiś czas będę miał klimatyzację, tak? Tutaj wiecie jak to jest. Za... Stacja skryta. Tu jakiś taki skryty jak zawsze. Pokój. No dobra, można widzieć. Pokój zamknięty jest zawsze. Czekajcie. Chcę zamknąć. O. O. Dobra, więc tak to trzeba. Trzeba zamknąć pokój skryty. Ludziska, więc tak to wygląda. Słuchajcie, no widzicie, no to nie są jakieś standardy. Nie wiadomo jakie, tak? No nie wiem, co tu się ludzie, jakbyście się spodziewali, no słuchajcie, no słuchajcie, no tak to wygląda, tak. Ale to jest, ludzie, to jest hotel, pokój jest za, czekajcie, 600 pesos, to będzie, 600 pesos to mniej więcej będzie 300, czekajcie, tak policzyć. No, no tak, ludzie, to jest pokój za 10 zł, tak? To jest pokój za 10 zł. Nie całe 10 zł. 10 zł pokój, tak? Kubańskie takie, mówię, warunki. Tak jak mówiłem wcześniej, no słuchajcie, kibel nie jest jakiś tam najlepszy, wiadomo. Światło jest, jakby było, ale jakby nie mogło. Ten zlew to... Nie boję się go dotykać po prostu, albo się opierać, bo to wszystko runie dosłownie. Kibel, no wiecie, taki jak zwykle kibel bez tej klapy. Tam jakiś taki papier dają. Tak wiecie, no. Papier. Też tutaj po prostu na Kubie się papieru nie używa. Tak? I się myjesz po tym, tak? Wiadomo o co chodzi. Prysznic, no ludzie, prysznic też nie wymiata. Ale nie, no da się umyć, tak? Tu jest ten... Tu jest wiadro, jakby co. Czekajcie, tak pokażę wam, jak to woda leci. No, słuchajcie, no da się umyć, tak? Woda nie leci za mocno. No ale leci, tak? Jest ciepła, więc... Czekajcie, w tą stronę się odkręcało. Jak ja to robiłem, żeby to... Przecież ten ucieknie. Czekajcie, jak ja ten prysznic... Żeby to mniej więcej było... O! O. Tak więc, no słuchajcie. Mydło jest mówię, wiadro. Tutaj na Kubie właśnie, ludzie, bo tutaj jak chcę, woda się spuszcza, patrzcie, to woda się spuszcza. Bardzo tak słabo się spuszcza, tak? Woda jest też jakaś taka brunatna. To jest czysta woda, no nie tak, że ona... Że ja tą toaletę używałem. Po prostu to jest... Taka woda jest brunatna tutaj, tak? I po prostu się bierze... Czekajcie, tutaj dalej, kurde, nie dokręciłem. Żeby ta woda nie leciała. Nie, bo... Ja nie wiem, jak tu działa z tą ciepłą wodą, że każdy pokój ma swój oddzielny jakby... Tak jakby bańkę, czy to wszystko, bo to wiecie na przykład, jak jestem w hotelu, na przykład w innych tych pokojach, znaczy pokoje takie jak wypożyczane są te, żeby pożyczyć na przykład sobie pokój, tak, ale taki prywatny, tak, taka się nazywa casa particular, nie hotel, tylko pokój w domu, tak, albo u kogoś, albo tak w miarę prywatnie, że masz inne wejście swoje,
No to każdy pokój, czy tam każdy pokój, no takie pokoje mają własną taką bańkę, tak, że ta bańka się nagrzewa. No taki boiler, tak, jakby. I to jest to bańki zazwyczaj po jakimś czasie nie ma ciepłej wody, więc trzeba po prostu uważać, żeby tak sobie, wiecie, no nie używać sobie tej wody, ile się chce, tak. Człowiek się nauczył, wiecie, w Polsce, w Kanadzie, czy gdziekolwiek, to no, nie zużywa się wody tak na chama, ale wiecie, no tak człowiek nie zważa się sam. Ja tutaj to trzeba z tą wodą uważać, bo zazwyczaj bardzo mało tej ciepłej wody jest, ale zależy gdzie ten, nie? Więc nie wiem, czy tutaj oni mają własny boiler, każdy pokój, czy cały hotel ma jakiś boiler, no nieważne. Ważne, że da się umyć, zawsze można się umyć w wiadrze, bo ten prysznic, no widzieliście, tam woda ledwo co leci, tak? No na zewnątrz wygląda tak. Jak nagrywałem ten, mówię, rok temu. Tak. Pierwszy moment na kurie dzień. Znaczy w Hemingway. Wczoraj wieczorem już tu przyjechałem. No to jak kurwa. No dobra. Wracam do pokoju. Tak to wygląda, no, ludziska, więc takie oto warunki na Kubie. Telewizor, czy w ogóle sieć telewizyjna tutaj w tym hotelu, to działa jak chce. Oni to jakoś satelity chyba ściągają. No ale widzicie, no teraz działa, raz nie działa, tak. Raz działa, raz nie działa, więc to... Ale mówię, tutaj no, człowiek nie przyjeżdża do telewizji, tak? Nie wiem, jak to wymienić pieniądze. Cała siatka pieniędzy. Kalor! To próbujemy ser. Słony, dobry, zajebisty. Kwaśnawy taki. Tam wiem, serwowe. O, siesta, siesta, siesta. Kurczę, ale nie ścięło. Oj! Zjadłem sandwicha i ścięło mnie, 3 godziny spałem. No dobra, więc idę, widzimy, że jest 7 wieczorem. Idę na pierwszego browca. To jest nienormalne dla mnie przecież. Pora na pierwsze wideo, pierwsze wideo, pierwsze piwo, nie? Tu jest ten bar naprzeciwko naszego hotelu, a nasz hotel jest tutaj schowany w tym, znaczy schowany za ścianą, jest, nie? Ech, Kuba, kurde, uwielbiam te klimaty, jak się jest na wakacjach oczywiście, bo żyć tutaj to niełatwo. Muzeo Ferroviario.